Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Transport Fever 2. No i tak obserwuję sobie, proszę Państwa, tutaj pociągi wożące drewno, jak również samą stację i to, jak się to wszystko tutaj odkłada. Więc jakoś to leci pomalutku. Natomiast lasy, no lasy widać, że już na fulla pracują. Z tym, że irytujące jest to, że te ciapongi no, jeżdżą tak, jakby chciały, a nie mogły, więc wydaje mi się, że pomyślimy nad tym, aby je wymienić. I teraz tak. Mamy do dyspozycji, słuchajcie, ET-22. Co prawda ta lokomotywa ma mniejszy limit prędkości, bo ma 125, a nie 140. Natomiast ma o wiele, wiele większą moc niż EU-06, która w obecnej chwili ciągnie ten skład. I wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj z wykorzystaniem tej lokomotywy ET-22 na spokojnie sobie złożyć dokładnie takie same składy, jakie mamy, bo nie mamy lepszych wagonów, tak? Natomiast tu i tak jest ogranicznik do 120 km na godzinę, więc no, może nawet będzie dobrze. I tam mieliśmy 260, tak? Więc możemy dokładnie tak samo zrobić. 4 składy, prawie 70 milionów dolarów. I czy to się wymieniło, czy... Aha, się zwiesiło, to na pewno. Chwilę trzeba zapewne poczekać. Więc zróbmy to, jak to tam będzie wyglądało. No dobra. W końcu się wymieniły. Trochę to trwało, powiem szczerze. Nie wiem, z czego to wynika. No ale mamy to. No i teraz tutaj... W ten sposób, drodzy Państwo, wygląda ta lokomotywka. No, coś jakoś tak trochę dziwnie, bo mi wózek tu wystaje. Znaczy, wózka nie ma. Generalnie ucięło tę lokomotywę trochę, no ale dobrze, przyspieszmy czas i zobaczmy, niech ona się tam załaduje, bo ona ma się ładować do pełna. Mam nadzieję, że jak się obróci, o. A, to już ma koła, dobra, już się naprawiła. Wystawała po prostu, no i dobrze. Jeżeli chodzi o jazdę, no to widzimy, że zdecydowanie lepiej to się tutaj rozpędza. Więc bardzo dobrze. Tutaj już następny jedzie. I teraz ze względu na fakt, że ta prędkość jest zwiększona, słuchajcie, to liczę na to, że być może troszeczkę więcej będziemy na tym zarabiać. Ale to się za chwilę okaże, bo jakby czas dojazdu z towarem też ma tutaj znaczenie, więc nie tylko odległość, na jaką przewozimy, ale też jak szybko. 117 na godzinę, no zdecydowanie jest to lepsze niż 40 na godzinę. O! Łaty panie, ale tu korki. No dobra, ten sobie tam wjedzie. I my za chwileczkę ruszymy również. O! I bardzo dobrze. A ja widzę, że tutaj się te dechy tak konkretnie odkładają. Dobra, i zobaczmy, chwila prawdy, jak to będzie wyglądało. No, ponad 10 milionów. Ładnie. Może i tak być. No to niech sobie teraz tak jeżdżą, niech sobie teraz tak pracują. Myślę, że pozostałe ciapongi też by można było wymienić właśnie z wykorzystaniem tych lokomotyw ET-22 i no i powinno troszeczkę sprawniej to... O! No to ładna nam się teraz odblokowała. No ale dobra, bazujemy na razie na elektrowozach. Jeśli popatrzymy sobie tutaj dobrze, to widzimy, że mamy dwa pola roponośne pod Rzeszowem. I tak zastanawiam się, może zacząć już troszeczkę... budować sieć, która miałaby na celu dostarczenie paliwa do Warszawy, bo jak widzimy, oni tego potrzebują. Potrzebują również narzędzi. Jest tutaj fabryki, są dwie fabryki narzędzi, ale trzeba byłoby dostarczyć im dechy.
Sprawdźmy, jak wygląda sprawa z tartakami, bo gdzie są te tartaki, kurczę? Tutaj. Tak? Tak. Jak oni funkcjonują? No, oni funkcjonują już praktycznie na full. To może być problem. Natomiast czym... A, tutaj mamy jeszcze jeden. Mhm. Tartak wielowieś. W porządku. Tu mamy las, więc można byłoby jakoś puścić tutaj te linie. Tym bardziej, że my tak na dobrą sprawę cały czas mamy wyprowadzoną nitkę z dworca zachodniego w Warszawie. I mówię tutaj o tym dworcu, gdzie tak na dobrą sprawę tutaj... Zobaczmy. O, można będzie wykręcić te tory, bo one i tak w tę stronę mają cisnąć. I gdzieś tutaj Łódź, coś takiego, pasażerskie do Kalisza, a tu by można było zrobić odnogę właśnie do tego tartaku między innymi, nie? Więc można byłoby. Natomiast paliwo... my tutaj mamy... Czekajcie, bo się... O! My tutaj mamy, tak, szyby naftowe i mamy rafinerię, gdzie z dwóch jednostek tutaj tej ropy naftowej tworzymy jedną sztukę, no tu jest oleju, ja to, na to nafta mówię. Więc tak to wygląda. Natomiast następnie stąd można byłoby samochodami transportować na dworzec w Krakowie. No i teraz dalej. Gdzie dalej? Gdzie by można było jakąś rafinerię paliwa ogarnąć? O, tutaj mamy dwie. Pod Świeckiem. Chodzi po prostu o to, żeby na tym zarobić, nie? Na transporcie. Bo jeżeli tak sobie popatrzymy, to my z Krakowa nie mamy zbytnio możliwości, żeby gdzieś tam ruszyć w kierunku Warszawy, ale nawet jeżeli byśmy mieli... Aha, to tu w Płocku jest dopiero. Aha. No tak, zapomniałem o tym Płocku. Rafineria Płock, okej. Tylko jak to zrobić? Bo my byśmy musieli to wykręcić. Dałoby radę na upartego. Mhm, dałoby radę. Tylko to trzeba przebudować troszeczkę. Tutaj nie mamy, widzę, rozjazdów porobionych, ale oni mają jeden wspólny tor, więc to akurat nam tyłek ratuje. I jeżeli byśmy, załóżmy, chcieli coś takiego zrobić, to tak na próbę wezmę. To sprawdźmy. Wykręcenie tych... Jak budowanie możliwe? No co ty pierdzielisz dzisiaj? No tak, no a dobra, już widzę, bo tutaj po prostu są rozjazdy. Okej, czekajcie. Cholera, ten tunel mi trochę przeszkadza. No tak, rzeczywiście, tu może być problem. Natomiast my mamy ten peron dosyć długi. I teraz, jeśli by... Załóżmy, stąd wyprowadzić. Okej. Nawet jeden niech będzie, nie? Bo my tutaj nie potrzebujemy jakoś nie wiadomo ile tego. Więc zaraz drugiego byśmy tutaj dokoptowali, a tu by mogli sobie z kawałkiem korzystać z jednego tego toru. No dobra, mamy kawałek wyprowadzony, teraz trzeba pomyśleć, jak to dalej poprowadzić, bo można byłoby... Albo chwileczkę. A jeśli by stąd pociągnąć? Bo od tej strony mamy towarowe, nie? Dobra, i teraz jakby to... No właśnie, tu by trzeba było jakoś cholera przeprowadzić. Ej. No jest problem. Wiecie co, dajcie mi pomyśleć. To
To jest do zrobienia, tylko trzeba to zrobić z głową. Dobra, buduję tutaj, słuchajcie, wiadukt. Spróbujemy ugryźć temat w ten sposób. O, tylko chcę to zrobić... O, no na pewno nie tak. Dobra, spróbujmy tak. Teraz tutaj drugi. I zaraz zobaczymy. Tu będzie mały problem, ale mogę, powiedzmy, podciągnąć dwa tory, załóżmy, na razie takie krótkie. One tam mają wspólny tunel, bo to jest połączone. Dobrze, i teraz, jeżeli bym chciał to podłączyć, to jest kolizja, tylko z... niby z torami, okej. Okay. Obawiam się, że to bardziej z tunelem, a nie z torami. Spróbujmy wypuścić tak, żeby była prosta. O, i to będzie prosta. Jeżeli teraz będę chciał to podpiąć, to... A czemu to się nie... O, czekajcie. Od tej strony, żeby po prostu był ten wiadukt taki sam, nie? Jakieś eski floreski mi tu wychodzą, ale trudno, no te prędkości jako tako się zgadzają. Jeszcze inaczej. Skoro od drugiej strony była kolizja, to spróbujmy od tej. Zaraz zobaczymy. Tak, tu cały czas jest ta kolizja, okej. Okay. Dobra. Oj, misiu, pysiu. Dobra, to jeszcze inaczej. Dostawimy tutaj ten jeden tor. A wykasujmy ten. Czyli będą dwa tunele, ale na jednej wysokości, nie? I teraz, jeżeli ja to puszczę tutaj... A, ty mendo, ty. Poważnie? Czyli jeszcze muszę odsunąć troszeczkę ten tunel. A się cholera. Czyli tutaj wjazd do tunelu koliduje. Dobra, zróbmy to w ten sposób. No teraz to już powinni mieć tyle miejsca, że to nie powinno im przeszkadzać. I zaraz się przekonamy. A, czyli dalej jaski floreski. I dalej ta prędkość 165 mi tutaj. Znaczy, wiecie, to nie jest problem, tak? Bo pociągi towarowe szybciej jak 160 nie pojadą, tak czy inaczej. Z tym, że no nie tak to sobie wyobrażałem. Ach. Co, kuźwa, cały odcinek będę wiadukt budował, no. 170, dobra, już tam w dupie tam. Będzie tak i koniec. Dobra, czyli to mamy. Ten nie jest potrzebny. Natomiast tutaj będziemy musieli się wpiąć. Zbyt duże nachylenie. O, ja ci zaraz dam zbyt duże nachylenie, łobuzie ty. Właś i nie marudź. Przeciągamy go tak daleko, jak się tylko da. O, no, może i tutaj wystarczy 175. Dobra, i tak. I tak ma dobrze. No i wepnij się tu. Dobra. I teraz sygnalizacja. Jeden semafor tam. Wy tam mówicie, używaj tych semaforów kierunkowych. A to jest jaki? Wy widzicie strzałkę? Wy tam mówicie, piszecie właściwie. Ja się zastanawiam, czy patrzycie. Czy jest strzałka? To zrobimy w ten sposób.
No i dobra. Jak to w ogóle tutaj wygląda? No, powiem tak. Szału nie ma, ale źle też nie jest, bo one później tam schodzą na ten sam poziom. Aha, do tunelu nie wejdziemy? Niedobrze, niedobrze. No dobra, i teraz tak. To łatwiejsze za nami. Teraz tutaj. Bo to trzeba wpiąć w tę nitkę. Tak będzie najlepiej, najprościej. A zatem my możemy teraz sobie zejść do tunelu. Raz, dwa, trzy, cztery. Przejdziesz? A nie, bo ty i tak chyba w rynience jesteś. To pięć? No co ty robisz? Na sześć, kurczę? Ajajaj. Dobra. Trzeba będzie to powykręcać troszeczkę. Teraz wyjdziemy z tym na powierzchnię i w sumie to nie wiem, do którego toru to dociągnę. Który ja tor ciągnę? A, to źle podpiąłem. Tu. Tylko zmieńmy sobie... A czy ja chcę takim wiaduktem to w ogóle puszczać? Szczerze powiedziawszy, to chyba nie. Nie. Dobra, zjeżdżamy na poziom gruntu. Okej. I teraz to wpuśćmy tu. No, tam kawałek tego wiaduktu to może być, no, ale nie tak chamsko, nie? Dobra, i to byśmy mieli. I teraz jeszcze drugi. Kurde, w Polsce to mogą pomarzyć o takiej sieci. Dobrze, i to byśmy mieli. I tu, jeżeli bym chciał to wpiąć, załóżmy. Jeszcze się muszę zbliżyć, bo widzę, że gościu ma opory. Dobra. No to można, tak? Oj. 164, 170, 169. Okej. Tak może być. Dobra, jeden wpięty i teraz jeszcze drugi. Budowa magistrali paliwowej, nie? Poważna sprawa. No i dobrze, i to mamy wpięte. I teraz tak, przez Warszawkę będzie nam to śmigało, tak? Tu zapomniałem tych dwóch usunąć, ale one są jeszcze potrzebne. Przez Warszawkę będzie nam to śmigało i teraz, ze względu na fakt, że tutaj mamy jakby jeszcze nie podpięte to wszystko, to puścimy przelotówkami tutaj, ale tu są cztery przelotówki, więc naprawdę nie stanowi problemu. Nawet możemy sobie wybrać dokładnie, którym torem nasz bohater pojedzie, ze względu na zaznaczenie, powiedzmy, semafora, tak? Bo też można ująć semafor w trasie. I teraz tak, on ma przyjechać tutaj do Płocka. No i on się tu rozładuje. No właśnie. I trzeba będzie załadować później. Chociaż nie będzie trzeba. Nie trzeba będzie, dlaczego? Dlatego, że stąd można spokojnie dowozić samochodami, tylko... No, wiecie co, to nawet chyba będzie dobry pomysł. Tylko czy na pewno? No, myślę, że nie będzie większego problemu. Dobra, największym problemem to właśnie było tutaj ogarnięcie tej nitki. Tutaj to się tyle torów teraz porobiło, że ja cię kręcę. Ale to może być nawet z drugiej strony ciekawe, bo tu, zobaczcie, tu pociąg, tu pociąg. Tu pociągi, po prostu.
wszędzie ciapongi, no, ale bardzo je lubię. No i dobra, i teraz. Tutaj by trzeba było zrobić kolejny dworzec, bo nie chcę z tego korzystać. Mamy tutaj też kamieniołomy, więc to też warte uwagi jest. Natomiast my sobie ogarniemy to tak. Tutaj wyprowadzimy prostą. I tutaj również. I podepniemy dworzec towarowy. Najdłuższy, wysokie prędkości. Ja bym zrobił na 4, bo nie wiadomo, czy gdzieś jeszcze nie trzeba będzie. Chociaż nie, na 4 tutaj jest tylko. A nie, dwa są. O ty synu. Tak, żeby do dwóch, do obu sięgało. To ja gdzieś tutaj to postawię. O. Sięgasz? Sięgasz. O, bo to chodzi o to, żeby do dwóch sięgało. No i dobra, to byśmy mieli. Albo, albo nie. No słuchajcie, to po co pociągiem? No to można przecież... Ej, misiaczku. Przecież to można puścić samochodem. No, zrobimy tutaj zaraz fajne rzeczy. Tak myślę. Tylko tak. To do kasacji, bo ja tutaj muszę troszeczkę to... inaczej ogarnąć. Puścimy im prostą, tak, żeby odseparować od tego ruchu miejskiego, który, czy nawet międzymiastowego, bo widać, że jeżdżą i to zobaczcie w jakiej ilości. Zamiast wybrać pociąg, to się wydurniają. Natomiast tutaj sobie zrobimy tak. To jest 80 na godzinę, tu setką można pocisnąć i tak też zróbmy. No ale nie tak. No bez przesady. Dobra. Znowu głaskanko będzie. To co lubicie. No to jest trochę drogie, ale... Dobra, i tutaj przepuścimy to wiaduktem, nie? To nawet dobrze powinno to zatrybić. Teraz tak, jeszcze raz. Droga. No teraz to lepiej wygląda. Dobra, i ta droga ma lecieć gdzieś tutaj. Jeżeli ja bym to zrobił jednym takim ruchem, ale to wiecie, to jest rynek paliwowy, to ich na to stać, nie? Na takie manewry. No, może być. O ty panie, normalnie. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, co ja tutaj zrobiłem. Ale no, słuchajcie. O kurde. Ale to jak skocznia narciarska wygląda. Orzesz ty, synu. No nie, no tak to nie. Bo czekajcie, poprawmy to. No nie może tak być, ale drogę wskazuję, nie. Tak, nie. Dobra, i teraz spróbujmy to zrobić ciut lepiej. No mają challenge, ale o ja pierdziule ty, no góra nie z tej ziemi.
Oj, oj, oj. Dobrze, a jeszcze inaczej. Jeżeli bym, powiedzmy, cofnął, to no, chodzi po prostu o to, żeby ten, żeby to nachylenie było jako tako znośne, nie? No dobrze, no powiedzmy, że w ten sposób już to zaakceptuję i to będzie na tej zasadzie działać. Możemy sobie zmienić tutaj... O, możemy. Powiedzmy na taki... Nie, na taki nie. A na taki? O, można. Super. No tak nawet fajniej na tym nasypie będzie wyglądać, nie? Dobra. Proszę bardzo. I... No i tutaj może być ten wiadukt. No dobrze. To takie coś byśmy mieli ogarnięte. Trzeba będzie też plac załadunkowy zrobić. Ja mam tylko nadzieję, że tutaj sięgnie, bo my musimy... Czekajcie, jeżeli byśmy postawili dla przykładu budynki, plac załadunkowy i postawilibyśmy to jakoś tak, żeby było dobrze. Spróbujmy to rozbudować, zobaczmy. Ktoś z Państwa zwrócił mi uwagę, że źle nazywam, bo we wcześniejszych seriach było na transport samochodowy, dostawczy, to było DOST, nie? I tak sobie pomyślałem, mówię, cholera, faktycznie ty, kuźwa, skleroza nie boli. Dobra, i wypuśćmy prostą tu. I teraz pytanie brzmi, czy to... Aha, to sięga? Tak, to sięga. Na całe szczęście sięgamy tym placem do obu szybów naftowych. No dobrze, takie coś mamy tutaj przygotowane. Dalej w kolejnym odcinku będziemy bawić się z ustanowieniem trasy tutaj na dworzec. My widzimy, że nasze ludki z Krakowa to już się tutaj rozbudowują, bo dostawili sobie drogi, ulice, więc trzeba im to będzie wykasować. No i dalej będziemy działali. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do Was. My mamy już ponad miliard dolarów na naszym koncie bankowym. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.